a ze mną jest Wojtek Męczek. Witam cię bardzo serdecznie. City Boom Boom dzisiaj na żywo w klubie Lokal i za chwilę także na naszej antenie. Ja już zapowiadałem, że głównie będzie muzyka zachodniej Afryki, rytmy stamtąd. To jak to teraz jest z tobą? Rzeczywiście cały czas w takich klimatach muzycznych się poruszasz? Cały czas oczywiście jest to olbrzymia inspiracja. Jakkolwiek jest to punkt wyjścia bardziej do różnych poszukiwań. Zdecydowanie z wiekiem na pewno człowiek, przynajmniej w teorii, powinien szlachetnieć, poszukiwać, rozwijać się. Stąd coraz bliższe są nam klimaty jazzowe, około jazzowe i coraz bardziej przekonujemy się, zgłębiając tradycję rytmów afrykańskich, że każdy gatunek muzyki, który wyszedł z Delty, który wyszedł z Afryki również, tak naprawdę to jest właśnie muzyka korzeni. Także dzisiaj takim rozwinięciem właśnie tej idei jest to, że zapraszamy różnorakich gości do występów z nami. Dzisiaj takim zaproszonym artystą jest fenomenalna jazzowa saksofonistka młodego pokolenia Fatim Songoro. O ciekawych korzeniach jest pół Węgierką, pół Tanzanką. Więc dzisiaj do tych rytmów afrykańskich z Afryki Zachodniej, do brzmienia kory, afrykańskiej harfy, dojdzie nam jeszcze taka wschodnia afrykańska, wręcz etiopska domieszka czegoś psychodelicznego. Super, jeżeli jeszcze będzie śpiewała po węgiersku do tego wszystkiego, to zwariuje. Absolutnie. Wszystko jest możliwe. Słuchaj, to jest tak, że przez lata całe gdzieś tam jeździsz po całym świecie, ucząc się od mistrzów ich samych rytmów i pewnego stylu myślenia w ogóle o muzyce. Sam też zajmujesz się szkoleniami i taką pracą z dzieciakami, taką trochę uczenie muzyki poprzez zabawę, ale także z całkiem poważnymi dżentelmenami gdzieś z korporacji. Chciałbym tutaj, wiesz co, podpytać cię o taką rzecz, jak coś, o czym zapomnieliśmy, o tym, że rytm to jednak jest coś bardzo takiego korzennego, takiego gdzieś z podświadomości wypływającego i właściwie może leczyć, przynosić radość i być wręcz niemal terapią na ten skołatany, zwariowany świat dookoła. No to już jest odpowiedź na to pytanie. Pięknie powiedziałeś, Sławku, i ja się podpisuję rękoma i nogami pod tym. To jest piękna teza, bo ona pozwala nam się przyjrzeć i zastanowić nad sensem muzyki w ogóle, ale przede wszystkim tej muzyki korzennej z Afryki. To jest muzyka ludowa, wymyślona manualnie, intelektualnie przez ludzi z wiosek, przez kastę Numu, czyli przez kowali, którzy kilka tysięcy lat temu zrobili bęben dżembe i chodziło nie tylko o ekspresję artystyczną, o pokazanie jakiejś maestrii, ale przede wszystkim o to, żeby pozwolić społeczności poczuć się jedną wielką jednością, zbiorowością. I to jest niezwykłe i bardzo znamienne, że po kilku tysiącach lat w naszej zachodniej cywilizacji zataczamy pewne wielkie koło i dzisiaj wielkie korporacje na programach integracyjnych po dwugodzinnej grze na bębnach mówią nam, że od X lat tworzą zespół, a dopiero dzisiaj po graniu poczuły się pierwszy raz zespołem, więc to jest znamienne. Proszę Państwa, my zapominamy też o tym i Wojtek od czasu do czasu o tym przypominał, mając różne klimaty muzyczne gdzieś tam w sercu, w procesie tworzenia formacji City Boom Boom, że te nasze korzenie słowiańskie też są bardzo mocno związane z rytmem i z graniem właśnie takich bardzo, powiedziałbym, transowych rzeczy. My o tym trochę zapomnieliśmy, gdzieś tam się zagubiliśmy w tym wszystkim, ale pamiętam taki moment, kiedy korzystaliście z instrumentów afrykańskich bębnów i jednocześnie z instrumentów gdzieś tam przez tak zwanych dziadów. Lira korbowa i tak dalej. To też jest coś, o czym zapomnieliśmy, a do czego warto wracać tutaj w tradycji Europy Wschodniej. Naturalnie to połączenie muzyki afrykańskiej, rytmiki korzennej z lirą korbową, to był niesławny, oczywiście w najlepszym sensie, zespół Ich Trolle, który gdzieś tam zaistniał na festiwalu Nowa Tradycja. Później zespół się rozszedł, ale pewną efemerydą z tamtego czasu był projekt muzyczny, do dziś zresztą bardzo dobrze funkcjonujący, Żywiołak Roberta tak Jaworskiego. Jest. To już jest granie naprawdę wręcz mocne, mroczne. Natomiast tutaj trzeba to podkreślić, że jakby częścią City Boom Boom jest fantastyczny zespół, w
wciąż świeży, nowy, ale już naprawdę ze świetnymi tytułami na festiwalach etnicznych w Polsce, zespół Dzikie Jabłka, czyli tak naprawdę to jest aż troje muzyków z naszego składu. I to jest z kolei bardzo już wyraźne połączenie prostych, po prostu afrykańskich rytmów z tradycyjnymi polskimi pieśniami. I naprawdę no, to jest coś takiego, że ludzie, dla ludzi rytm jest językiem uniwersalnym, ale afrykański tekst, muzyka może niekiedy bywać egzotyczny. Natomiast kiedy towarzyszy temu pieśń, którą gdzieś tam mamy w krwi, ludzie jeszcze bardziej się potrafią z tym zidentyfikować. Tak, momentami jest bardzo wzruszająco, momentami bardzo transowo, bardzo tanecznie. Dzisiaj dokładnie tak samo będzie. Zapraszam bardzo gorąco do słuchania i na naszej antenie i tutaj na miejscu. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiamy z całego serca słuchaczy Radia Łódź, kto siedzi przy radioodbiorniku w domowym zaciszu. Tym bardziej no, w naszej kulturze jednak taniec nie zawsze jest czymś takim oczywistym, lubianym przez ludzi, ale w domu każdy czasem lubi sobie potańczyć, więc mamy nadzieję, że dzisiaj w łódzkich mieszkaniach, w łódzkich blokach bardzo mocno się zatrzęsie.